Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Yuppie Psycho. Tym razem poszedłem w prawo zamiast w lewo. I dałem, dobra, tu była do zdobycia tylko saszetka, ale nie tylko. Jest tu wycinek z magazynu społecznego, czy niedawny pogrzeb dziedziczki majątku Sintrów był częściowo przykrywką. Spekulują nieoficjalne źródła, nie mogąc dotrzeć do raportu z sekcji zwłok. O, widzicie. Pogrzeb dziedziczki majątku Sintrów. Dziedziczki, pogrzeb. Kurczę, widzicie, czyli to pogrzeby pasowałoby do tego, co mi tam w głowie się ubzdurało, że Sintra może być tworzona na wzór właśnie, no, dziedziczki, tak? Córki, wnuczki, kogokolwiek. No ja muszę to teraz przejść jeszcze raz sam. Jeszcze raz całość, więc dajcie mi sekundę. Ale trochę, no to dla was to jedno cięcie, ale muszę też przejść przez plujące usta. Więc kawałek drogi. Dobra, słuchajcie, a może rzeczywiście to jest symbol wiedźmy? Użyj? Nie wiem, jak blisko muszę podejść. Czy mam wrażenie, że tutaj... To nie jest... Pytanie, czy to jest... To nie jest symbol wudu raczej, tak? Znak węża. Chyba nie mam pojęcia, co ja tu przegapiłem. Ściana pełna CV. To coś było nam potrzebne, żeby koleżanka za nami szła. Tak. Ale nie jestem w stanie stąd wyjść, bo cały czas mówi, że muszę zdobyć ten obrazek, więc muszę... Muszę go jakoś zdobyć, tak? I jednocześnie mam tu informację, że... Ona mówi tutaj, że ten przedmiot wudu, który tak przyciąga usta, tak chciałabym go mieć. Chociaż, no my mamy może na sobie jakiś przedmiot wudu i dlatego się tak przyciągamy, kurczę. O co tu może chodzić? Polisz mi pozwy eksplodować w twoich ustach, w ogóle to jest piękne. Nie wiem, czy muszę bardzo, ale nie sądzę, żeby to było potrzebne, żeby tak blisko podchodzić. Kurczę. A za, co to jest? Ej, czekajcie, co to jest? Kiedy ja to... Papierowy wycinek w kształcie człowieka? Kiedy ja to zdobyłem? Ej. Użyj? No bo... To jest symbol wudu. Nie? Laleczka, w którą się coś wbija. Zaraz. Aha, może muszę to na przykład wyrzucić? Ej, już to zgłupiałem totalnie. Skąd ja to mam? Kiedy ja to zdobyłem? Bo wiecie, bo tak naprawdę to jest tak, że jakby przyciąga mnie, znaczy przyciąga wiedźmę do mnie właśnie ten wycinek wudu widocznie, symbol wudu przyciąga. Czekajcie, tak bardzo chciałabym go mieć, to może jej trzeba to dać. Czy to może być ten symbol, który przykuwa uwagę ust? Pokazałeś jej skarbek papieru. To jakiś brudny świstek, nie chcę tego syfu. Jeśli nie zadziała, spróbuj z kimś innym ode mnie. Może tobie? No słuchaj, myślę, że przyciągnie to uwagę ust. No tak, bo on... A, no właśnie, bo on... Dobra, zrozumiałem, o co chodzi. Chodzi właśnie... Ale ja nie mam pojęcia, kiedy ja zdobyłem ten wycinek. Tę karteczkę. Kiedy to się tu pojawiło, słuchajcie? Bo ja nie ogarnąłem, w którym momencie to zdobyłem. Czy to samo zostało mi ofiarowane? W którymś momencie? Czy ja po prostu nie zapamiętałem, nie zauważyłem momentu, w którym to wskoczyło mi w ekwipunek? I ten bardzo chciał, żeby go, słuchajcie, przyciągnęło do wiedźmy, więc może potrzebujemy wabika, innymi słowy. Słuchaj, myślę, że przyciągnie to uwagę ust. Nie wierzę w te głupoty. Wciśnij to tamtemu kozłowi, może na nim zadziała. Pewnie chodzi... Co, że niby o niego chodzi? No zobaczmy. Tamtemu kozłowi. Zaraz. Ale to któremu kozłowi? Bo już zgłupiałem w sumie w tym momencie, o którym mówisz. Nie chcesz? Ale jednocześnie ty też nie chcesz. Ktoś inny? Ale to co, ta pracowniczka? Przyczepię to do twojego paska. Aha! Wybacz, że ci to robię. Mam nadzieję, że nie zasmakujesz temu czemuś na ścianie. Okej, okay. I co? I teraz już podchodzimy? O Jezu, zjadło! Ja no nie wierzę! O, fu, nie jesteś łowcą.
Oj, jak zlamiłem! O Boże! Co za wpadka! No dlatego tam był ten... No dobra, ale tak to ten moment zapisu tutaj to jest całkiem niezły. Ja pierdzielę! Ale jestem totalną lamą. Ja myślałem, że muszę szybko teraz, póki ona tam już wącha, to trzeba szybko, bo wypluła ten... że z języka mam zabrać jej te zdjęcie. Za bardzo się pospieszyłem. Kurczę. O kurczę. No słuchajcie, właśnie chciałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Czy twórcy wymyślili to w taki sposób, że będziemy w stanie zablokować te usta tak, że podejść do biurka? Bo jestem ciekaw byłem, czy przy biurku też można coś znaleźć i właśnie zdobyłem coś bardzo ważnego. Bo cartridge. I teraz mam ochotę sprawdzić to przy każdym z tych plujących dziadostw. Bateria, tu są dodatkowe rzeczy jeszcze, proszę bardzo. Może dlatego podświadomie ginąłem tyle razy, żeby móc za trzecim razem, robiąc ten quest, zorientować się, że mogę zdobyć jeszcze więcej rzeczy. Drugi cartridge, proszę, drugi cartridge. Nice. Dobra, to chociaż tyle. Tyle dobrego. Dobra, słuchajcie, wykonałem jeszcze raz wszystkie te zadania, ale znalazłem też, zobaczcie, małego buga. Ten element zawsze jest nad wszystkimi sprite'ami, nie? Ale to taki mały problem. Serduszko też. Słuchajcie, podchodzimy do wiedźmy. Podchodź, podchodź. No róż dupala! O właśnie. Jest. Mamy zdjęcie, uciekamy. Myślisz, że jesteś sprytny, co? Zdobyłeś zdjęcie? No właśnie. To zdjęcie musi być ważne. Ach, no widzicie. No widzicie. No dobra, okej, okej. Wracają wspomnienia. Wracają wspomnienia. Czyli jednak dobrze mi się tam obijało o mózg. O co? Że widzicie, właściciele z Intracorpu mieli córkę, ale mieli też jeszcze kogoś, tak? Była też jeszcze jakaś druga dziewczynka. I ta główna dziewczynka, widać, że na bazie jej zrobili Sintrę, tak? Sintra była tworzona na wzór ich córki, najwyraźniej, tak? Ale jeszcze mamy spalony kawałek innej dziewczynki, no właśnie. To w takim przypadku, czy ta dziewczynka to była wiedźma? Skoro, wiecie, spalony kawałek, ogień, palenie wiedźm, te sprawy. Kim są ci ludzie? Najlepiej zabrać je do Sintry, ale zanim to zrobię, muszę odprowadzić tę dziewczynę z marketingu. No właśnie, bo ja, wiecie co, wykluczyłem na początku, że ona ma być ważna dla mnie, ta dziewczyna tu co? Znaczy, że nie mam zamiaru jej poświęcać, bo przecież jak ja wtedy odniosę tę dziewczynę, tak? Jeśli chcesz odejść, łowco, wróć do tej swojej głupiej dziewuchy i przekaż jej swoją zdobycz. Zapewniam cię, że jeszcze się kiedyś spotkamy. W końcu dałem ci tego buziaka w najmniej spodziewanym momencie. Ho, ho, ho. Dziewczęta, proszę, wyprowadźcie go. Aha. Dobra. Uciekamy, znamy skrót. Na szczęście. Ale dalej może być niebezpiecznie, no właśnie. Kierunek, sam sobie tu postawiłem to. Uciekamy. Uciekamy. Oszczędzimy ten tusz. Dobra, udało się. Fiu, wreszcie się wydostałem. Mam nadzieję, że nic stąd nie wylezie. Miej taką nadzieję. To już ostatnia. A, dziękuję, Brian. Droga współpracowniczko, czy byłabyś tak łaskawa wrócić, żeby wrócić do reszty? No i mamy. Och, Brian, jestem twoją dłużniczką. Gdyby nie ty, nie poradziłabym sobie z tym wszystkim. To przecież nic takiego. Ty za to nauczyłaś mnie, jak się dobrze ukrywać. Hahaha, głuptas, zwykła drobnostka. To ty pomogłeś mi, więc żeby było sprawiedliwie, ja pomogłam tobie. Co robiłeś na tym piętrze? Wspominałeś coś o koniu, dobrze pamiętam? Ach, no gadałem głupoty. Wysłali mnie tu z jakąś motywacyjną gadką, żebym... A, zresztą. Powiedz proszę, chętnie ci pomogę. Ten no, kazali mi znaleźć na tym piętrze przyjaciela. I pomyślałem, że może... Aha. Znajdźcie tego łowcę! Nie pozwólcie mu zbiec z fotografią! Oho.
Nie! Szybko, kryj się! Mówili mi, że zawsze wychodzę z biura pod koniec miesiąca, ale jest za wcześnie, nic nie rozumiem. No właśnie, to jeszcze nie koniec zabawy. Teraz trzeba się stąd wydostać, uważając na nie. Chyba już ich nie ma. Może lepiej będzie, jak wrócę do siebie. Muszę przekazać coś ważnego mojej współpracowniczce. Dobrze, mam jeszcze sporo pracy, ale postawię ci kawę za całą pomoc. W porządku, do zobaczenia później. Gdzie ta kawa? Powinienem zabrać to zdjęcie do Cintry, wydaje się być ważne. Zdecydowanie tak. No dobra. Oj! Dobra, tam będą na mnie jęczeć. Dobra, damy radę. Co? Winda nie była gotowa. Winda była na jakimś wysokim piętrze. Dobra. Udało się. Uff, dobrze. Ale pójdziemy na początku do ogrodu. To będzie może błąd, bo... Bo w końcu... Jak dobrze pamiętacie, to... Ten ogród możemy zabić, jak te muchy mnie dopadną, ale myślę, że po to pudełko chociaż chcę pójść, tak? Oj, nie poznasz ryzykiem, gdybyś w ekran wzroku wlepił, że goblin zbyt liczny widok wiedźmy ośle... Że goblina zbyt liczny widok wiedźmy oślepił. Jakby goblin miał nam trochę pomóc w oślepieniu... Goblin miał nam pomóc w oślepieniu... Słuchajcie... Wiedźmy jakoś, tak? No dobra, słuchajcie, więc wychodzi na to... O, pamiętam jakieś takie mauzoleum, które było gdzieś właśnie za tym, za tą bramą. Tylko na początku tam trzeba by się było dostać, prawda? Ale pamiętam jakieś takie mauzoleum, czy jakieś taka krypta. Myślę, że jeśli schowam się w krzakach, to nikt mnie nie znajdzie. Aha, że w krzakach można się chować przed tymi... Aaa! No tak, a wiecie co? To jest teraz możliwe. Wszystko, bo... Bo nauczyliśmy się chowania, tak? Teraz możemy się skrywać przed tymi muchami. Jednak był sposób na to, widzicie. Dobra, ale teraz odzyskamy jeszcze raz to pudełko. Oj! Okej, dobra, w krzakach muchy nie działają. Ale... Jest tu niebezpiecznie, więc ja bym... Właśnie tego się bałem. One bardzo mocno się do ciebie przyczepiają, te pieprzone muchy. Ja pierdzielę. No dobra. To co? To sobie może... Wypijemy kolę i zjemy batonika. Dobra, okej. Okay. Jest kara za bycie wścibskim, ale dobra, no przynajmniej... Zdobyłem te dwie rzeczy, ale w razie czego po zapisie jakimś bezpiecznym spróbujemy raz jeszcze tam podejść. I zrobić to jeszcze tam, dostać się do tamtych miejsc. Teraz na razie wracamy do naszego biura na piątrze piątym. Dobra, jestem w Cintra Corpie. Znaczy w Cintranecie. Cintra znowu zniknęła. Gdzie mogła się podziać? Pewnie jakieś kolejne elementy będą z tym ważne. Bez Cintry nie ma dostępu do informacji. Być może znowu gdzieś poszła. I no, bo trzeba ją gdzieś znaleźć. Tu była huśtawka, może w jakimś innym miejscu. Chociaż teraz nic nie gra. A czekajcie, bo my mamy teraz przecież latarkę. No właśnie, mamy latarkę. Ona działa nawet tutaj. W tej przestrzeni. No dobra, z tej strony nic nie ma, to może z drugiej strony teraz warto pójść i poszukać Cintry. O! No właśnie. Odkrywają się kolejne elementy. Jakieś przejście jest. Tu jest koniec. Dobra, chyba tam właśnie, no. Dobra. O kurcze! Wow, jakieś dane tutaj są, patrzcie. No! Ładna miejscówa. Jak widać, w magazynie znajduje się dużo dokumentów. O! Proszę bardzo, to jakiś symbol. Nie mam bladego pojęcia, co to ma przedstawiać. Ta cała sztuka... sztuka współczesna? Międzynarodowy raport Projekt Róg Obfitości 14 kwietnia 71 roku. Kopia zapasowa zaktualizowana. Obserwacje. Podmiot nie wydaje się cierpieć lub pamiętać niczego z procedury. Przyszłe eksperymenty dowiedzą, czy będziemy w stanie zmodyfikować jedną z kopii oraz zintegrować ją z częścią naszej sieci. Co to takiego? O czym to? Tajemnica.
Róg obfitość. Staram się czytać tamte małe książki. Ale to dosłownie to samo jest zawsze. Pusty obraz. Jest tu tabliczka, na której jest napisana czarcia krew. O kurczę. Sintra? Cześć, Brian. Co to? Nie wiedziałem, że mamy coś takiego w Sintranecie. To biblioteka cyfrowa. Firma posiada zbiór ponad 10 milionów książek i artykułów. Lubię spędzać swój czas wolny, czytując i debugując te zbiory. Debugując. Pytanie, czy nie lepiej byłoby używać zamiast debugging czy debugując, chociaż debugowanie to już w sumie weszło w nasz język. Niech będzie. Akurat szczegółowo analizowałam młot na czarownicę, który przyniosłeś mi wcześniej. No i co znalazłaś ciekawego? To fascynująca lektura. Widziałeś, że aby wiedźma zawarła pakt z diabłem, musi wypić jego krew? Fuj! A propos, chyba znalazłem poszlakę. Pokazujesz fotografię Sintrze. O właśnie, jakiś glitch miała nawet. Ty ją znalazłeś? Skąd ją masz? Poszedłem do działu kadr na 4 piętrze, a na ścianie były wielkie usta. Powiedziały, że są moim sprzymierzeńcem i chcą mi pomóc w pokonaniu wiedźmy. Przepraszam, co? Powiedziałeś im, że jesteś łowcą? Nie, nic nie mówiłem, skąd już to wiedziały? Nie wiem, jak ubrać to w słowa, ale wydawało mi się, że rozmawiam z wiedźmą. Wszystko w niej przyprawiało mnie o dreszcze. Analiza fotografii. No właśnie, no nie widzicie podobieństwa, dziewczynki? Wiesz, kim oni są? Tak, to rodzina Sintrów. Firma Sintra Corp została założona w 1951 roku przez João Sintra, a widzicie, João może, ale J Sintra. Na zdjęciu obok głowy rodziny stoi jego żona Xu Ying i córka Ray Sintra. No właśnie, Ray. Jesteś do niej trochę podobna, co nie? To prawda, zgodnie z firmową bazą danych, Ray Sintra zmarła w wieku 11 lat. Rodzina pogrążyła się w żałobie na tyle, że gdy byłam konstruowana, chcąc uczcić jej pamięć, stworzyła mnie na jej wzór i podobieństwo. Cyk pyk. A kim jest osoba z wypaloną twarzą? Ze względu na jej wzrost i ubiór to mogła być inna dziewczynka w podobnym wieku, ale jestem pewna, że rodzina nie miała więcej potomków. Czyżby jakaś... nie wiem... adoptowana? Możliwe, że to przyjaciółka Ray, ale nie da się jej zidentyfikować na podstawie tego zdjęcia. Myślisz, że rozmowa z kimś z rodziny mogłaby pomóc? To świetny pomysł, ale obawiam się, że nikt już nie żyje. Ostatni członek rodziny Sintrów zmarł w 83. O kurczę, cóż. No trudno, wygląda na to, że mogę odsapnąć chwilę, a potem iść szukać kolejnych poszlak na stołówce. Jest tylko jedna rzecz, której nie pojmuję. Po co wiedźma dała ci to zdjęcie? Właściwie tak naprawdę mi go nie dała. Użyła go jako przynęty, abym zbliżył się do niej na tyle, żeby móc mnie zaatakować. Udało mi się ją przechytrzyć i zdobyć zdjęcie. Nie wiemy, czy to nie kolejna pułapka, ale na razie to nasz najlepszy trop. No właśnie. Brianie, musisz zdobyć informacje o rodzinie Sintrów. Musimy się dowiedzieć, kim jest ta druga dziewczynka. Ale jak? Właśnie powiedziałaś, że wszyscy nie żyją. Szczątki rodziny Sintrów znajdują się na 8 piętrze. Udaj się tam i spróbuj dowiedzieć się, czego zdołasz. Fiu, no dobrze. No dobrze? To znaczy, tak, pójdę się tam rozejrzeć. Wiem, co to znaczy, Brian, lecz dostrzegam zmianę w twoim podejściu. Mówiłeś, że byłeś w dziale kadry, tak? He? Co tam robiłeś? Och, no wiesz, pomagałem Kasi, partnerce z Roju. To twoja dziewczyna? Co? Nie jest moją dziewczyną. Rano poznałem ją w holu, dziś też jest, też jest jej pierwszy dzień. Wiem, o co zapytasz. I nie, nie mówiłem mi nic o tym, że jestem łowcą. Nie powiedziałem nikomu, jasne? No dobra, rodzina Sintrów. Mówiłeś, że gdzie mam teraz iść? Potrzebujemy informacji o rodzinie Sintrów oraz tożsamości dziewczyny z fotografii. Udaj się na 8 piętro, gdzie znajdują się szczątki rodu. I podobno z tego, co mówiliście mi w komentarzach, to właśnie ten moment i to miejsce po spotkaniu z ustami i kiedy będziemy szli w poszukiwaniu właśnie informacji dalej, to jest ten moment, kiedy będziemy mieli dostęp do nowej zawartości. To oznacza, że może dzisiaj ją liźniemy, a jak nie liźniemy tej zawartości dzisiaj, to na następnym odcinku mam nadzieję, że już ją liźniemy dla mnie za tydzień, od kiedy nagrywam ten materiał. Odszukanie wiedźmy. Dlaczego ci się tak spieszy z szukaniem tej wiedźmy? Wiem, że to mój główny cel, ale chyba nie powinienem się tym zajmować podczas pierwszego dnia pracy. Szanse na powodzenie są odwrotnie proporcjonalne do czasu przeprowadzonego w firmie. Im dłuższy czas poświęcisz na dane zadanie, tym większe napotkasz trudności. Co to ma znaczyć?
Skoro ty szukasz wiedźmy, ona zapewne też ciebie szuka. Jeśli znajdziecie nieprzygotowanego... Pułkownik Dumont. Byłem na spotkaniu motywacyjnym. Kurde, ten gość to jakiś wariat. Choć po całym tym dniu chyba nie jestem nawet zaskoczony. No, te spotkania mają na celu zwiększyć twoją produktywność i wartość emocjonalną dla pracowników firmy. Dostałem od niego misję. Mam jakoś znaleźć sobie przyjaciela na czwartym piętrze. W takim razie proszę, żebyś uznał wyeliminowanie wiedźmy za swój priorytet. Zadania motywacyjne nie są obowiązkowe. Niech pan nie zapomina, dlaczego pana zatrudniliśmy, panie Pasternak. O! Słucham. Wcześniej mówiłaś mi po imieniu, a teraz znowu zwracasz się do mnie po nazwisku. Znaczy, do mnie na pan. Być może, przepraszam za tę pomyłkę, panie Pasternak. Nie, nie, Brian wystarczy. Pan Pasternak, możesz mówić do mojego ojca. Młodzież na przedmieściach używa tylko imion. Naprawę na błąd. Jak sobie życzysz, Brianie? No i proszę. Wyjście. Okej. Okay. No i pięknie. Pytanie, czy nadal możemy wrócić do danego miejsca i go sprawdzić? Co, ja tam się jeszcze na chwilę udam, bo jak wyjdę z internetu, to na pewno będziemy chcieli już zapisać. Myślę, że to będzie dobry moment na zapis kolejny. Jest nie dużo dokumentów, chociaż może... No dobra, muszę zapisać, bo wiem, że niestety, ale kurczę, w ogrodzie możemy coś zabić. Wszędzie mnie coś może zabić. Na ziemi leżą różne książki. Możemy poczytać, co tu jest? Maszyna analizuje książki. Okej, czyli tylko tu mieliśmy taką ciekawostkę. I tyle. Ale chcę się rozejrzeć dokładnie, ale wydaje mi się, że wszystkie te miejsca to dokładnie to samo. Dużo dokumentów, no. No dobra, czyli nic tu nie ma, czyli możemy wyjść z intranetu. No dobra, wyszedłem, ale słuchajcie, zanim jeszcze sobie zapiszę, to uznałem, że i zanim pójdę do ogrodu, to zrobię rzecz, która jest potencjalnie bezpieczna. Czyli chcę sobie trochę poprzerabiać tego jedzenia. Tak, żeby też to mogło się tu zapisać. Stołówka, o kurczę, które to było piętro stołówka? Poza tym najlepsze jest to, że Brian przed chwilą powiedział coś o stołówce. Że coś musi na tej stołówce zrobić. Nie wiem, o co mu chodziło ze stołówką, ale... Ja tu przyszedłem tylko po to, żeby przygotować jedzenie. O! Są nowi ludzie. O proszę! Pan Marszałkowski? Przepraszam bardzo, ale ja totalnie nie kojarzę typa. Kto to jest? O! Żółtą kopertę zostawił na ziemi i wyszedł? Kim jesteś? Słuchaj. Przepraszam, wydaje mi się, że coś panu wypadło. Uważaj, panie Pasternak. Słucham? Nie ma to jak kawka i niezobowiązująca bogawędka z kolegą na odzyskanie sił. Nie sądzisz? Tak, w rzeczy samej. Smakuje ci firmowa kawa? Cóż, tak, no nie jest zła, jedynie trochę droga. Cholerna stolica! Pan, ma pan całkowitą rację. Zajmiemy się tym duszą i ciałem, zapewniam pana. Nie mogę z nim pogadać, co poleci sobie gdzieś? Mogę wejść z nim do windy? Nie ma go już. Jakiś dziwny dźwięk był też. O Jezus, myślałem, że nie ma tego listu. Co to za list? Zdobyłeś batonika? Co? On zostawił w kopercie batonika? Batonik. Ołtarzyk, potrzeba 5 monet. A, ale nie działa. No tak, tego trzeba wręcz jakoś naprawić, żeby ołtarzyk odpalić niestety. No dobra, słuchajcie, no to... W kopercie był batonik. W żółtej kopercie gość zostawił batonik. Ale dlaczego? O co mu chodzi? Czy robimy kanapkę z serem? Jedno możemy zrobić. Kanapka z serem jest. Możemy sobie oczywiście zrobić kawusie. Bo mamy trochę wody, mamy też trochę kawy. Możemy sobie zrobić na pewno jeszcze pizzę. Bo to jedyne, co możemy faktycznie przygotować, bo mamy ją, to możemy zrobić sobie pizzę na ciepło. No i no tak, no porobię wszystko, co mogę zrobić. Oczywiście nie będę dalej robił. Mam trochę tej kawy, to zaparzę sobie trochę tej kawy, ale nie będę już więcej sera używał, bo wiadomo, że ten ser... Jezu, ile tej kawy ja to miałem. Dobra, koniec. Tak, mam 5 kaw, mam kanapkę, zostawiam sobie ten ser, bo mógłbym tylko jedną kanapkę zrobić, ale ser zostawię dla tego goblina tajemniczego. No i myślę, że z tym jesteśmy w stanie trochę się już... trochę pożyć dłużej, tak? Pewnie więcej już nic nie ma, tak? O, jest niepodpisany ser! Wziąć go? Tak. O, jednak, można czasami zajrzeć tutaj, widzicie? Do lodówki w stołówce. Jednak może czasami coś tutaj nowego znaleźć. Zapisujemy grę. Dobry moment chyba w tym momencie, żeby zapisać postępy. Ile mamy jeszcze tych papierów? Mam ich jeszcze 6. Dobra, mamy zapas papierów. Bardzo mnie to cieszy, więc będzie można trochę
trochę ambitniej podejść do zapisywania duszy swej. Wiecie co, a gdzie ja potrzebowałem? Na którym piętrze, słuchajcie, ja bym chciał jeszcze znaleźć to miejsce, na którym piętrze były te... Była ta wentylacja, do której mogliśmy wejść. Kurczę, ja muszę ją, zlokalizować, bo teraz chciałbym ją odwiedzić. Ej, ej, co ty tam robisz? Modlę się do AM. Chcę, by uchroniła mnie przed klimatyzacją. Co masz na myśli? Koledzy z biura nie chcą jej wyłączyć, a moje biurko jest zaraz pod nią. Błagam AM, żeby zepsuła to narzędzie szatana. Wiesz, kim jest AM? Była pracowniczką z boskimi mocami, chroniła innych. Umarła wiele lat temu i została ogłoszona świętą. No, ciekawe. Widzicie te kapliczki? Bo teraz tutaj przy tej kaplicy po prostu zaczęła modlić się jakaś pacjentka. Więc jak widzicie, umarła. No tak jak wszyscy w Sintrze tak naprawdę, ale to chyba nie chodzi o te... Chyba... Chociaż wiecie co? Ona za święto. Ta dziewczynka w białym, która była wypalona, no to właśnie może to wiedźma ją wypaliła, bo może właśnie była tą dobrą. Albo może to być jakiś wątek poboczny. Wiecie, już aż tak dobrze nie pamiętam. Chociaż no bardziej bym się spodziewał, że ta mała dziewczynka w białym to była ta... To może być ta wiedźma, teoretycznie, ale... Kto wie, kto wie. No, zatrułaby Sintra Corp w takim wypadku, nie? W jakiś powód. I może przyczyniła się do zabicia wszystkich po drodze. Cały czas mam to... Pudełko po płatkach ma kod kreskowy. Wiecie co, ten kod kreskowy musi mieć jakieś znaczenie. Gdzieś musimy znaleźć coś na kod kreskowy, albo cokolwiek z kodem kreskowym związanym i rozgryźć tę tajemnicę. A tymczasem wracam sobie do tego gościa, który dał mi śrubokręt, bo może będę mógł z nim znowu o czymś pogadać. Otóż nie. Nie ma z nim gadania w ogóle. Otwarte to jest? Siema ziom! Przesyłam pozytywne wibracje, ale nie zbliżaj się do tych drzwi. Okej. Nie da się z nim pogadać, niestety. Ale być może... Być może kiedyś będzie nam potrzebny. Gość. Chyba, że od tej strony da się... A, od tej strony da się pogadać, nie od tylca. Cześć, Doshi. O tak, luz, luz, luz. Połóż to tam. Co? O, cześć. Hej, jak leci, wariacie? Przyszedłem, żeby zobaczyć, co tu robisz. Spacerujesz po firmie, co? No to witam w raju elektronicznych śmieci, kolego. Tu zajmuję się naprawą wszystkiego po trochu. Komputerów, drukarek, telefonów. Lubię też zbierać części do, że tak powiem, modyfikacji albo moich eksperymentów. Ale ej, trzymaj język za zębami. Pracujesz sam, nikt ci nie pomaga? Ta, no, było nas tu więcej. A tak poza tym wypadki przy pracy są tu na porządku dziennym. Czaisz, o co mi chodzi, nie? Ta, doskonale. W sumie nie mam zbyt wiele roboty. Tutaj się ludzie nie potrafią... nie potrafię odróżnić włączonego a wyłączonego komputera. Mam na koncie masę zleceń, nikt nic nie narzeka. Nikt na nic nie narzeka chyba. Więc zajmuję się własnym interesem. Firmy jest totalny Armagedon. Nie wiem, jakim cudem się jeszcze trzyma. Mam teorię. Dostaniesz bzika, jaki wysłuchasz. Mam ci powiedzieć? Jasne, mów. Po pierwsze, wybij sobie z głowy cały ten wiedźmowy biznes. W takim wieku nikt nie uwierzyłby w bajeczki. Słuchaj, sprawa jest prosta. A ta firma jest maszyną, a napędzają ją pracownicy i takie tam. Nadążasz? Poniekąd. Dla przykładu, wyobraź sobie, że firma jest twoją domową drukarką. Pewnego dnia wypluwa zlepione kartki, następnego krzywo ci coś wydrukuje. Dalej połyka papier, myli pliki, które wysłałeś do druku. No, łapiesz, typowe zagrania drukarek. Ehe. Widzisz, że cholerstwo świruje, zepsuło ci się czy coś. I dzwonisz do swojego kumpla Doshiego, by rzucił na nią oko i ci ją naprawił. Zarąbiście. Ale stary, co jest kiedy... Ale stary, co kiedy jest bezpańska? Kiedy istnieje samodzielnie? Kto mówi, że jest popsuta? Wszystkie części działają, bierze papier, drukuje. Może działa dziwnie, ale najważniejsze, że działa. I to się dzieje z tą firmą. Jest uszkodzona, zepsuta, ale mimo to wciąż działa. Kapujesz? Jak sobie radzisz? No dobra, widzę, że jeszcze dochodzisz do siebie po podróżach kosmicznych. Przejdźmy do rzeczy. Poza byciem filozofem i naprawieniem rzeczy, sprzedaję cacka. Chcesz rzucić okiem? Jasne. Jakie cacka? O, baterie. Sprzedaję baterie alkalityne wyższej jakości. Stówka za sztukę, prawie jak za darmo. Naprawiam ksera, zebrałem parę kartridży. Mogę sprzedać ci je za 150 drobniaków. Po znajomości, ha? Mam też to cudeńko. Połączenie sztuki i technologii w postaci plastikowych rurek świecących. Godzinami. Możesz trzymać je w ręce albo zostawić na ziemi, żeby później je podnieść. Przydają się, gdy kończy ci się baterie. 5 dyszek za sztukę. Ale z racji, że jesteś świeżakiem, dam ci 3 na spróbowanie. Zakochasz się w nich.
trzy świecące kijki RGB. Pamiętam je. Pamiętam je. O, dziękuję, świetnie, przydadzą mi się przy zwiedzaniu pięter. Mają tu kiepskie oświetlenie. Też może być do oznaczania sobie na przykład ścieżek, po których się poszło na przykład, nie? Dużo przechadzasz się po budynku? Tak, ciągle kręcę się tam i z powrotem. Ale po prostu sobie spacerujesz? Czy grzebiesz w szafach na dokumenty? No, trochę tak. Świetnie, w takim razie przydasz mi się. A może on będzie chciał te elementy elektroniczne, żeby mu przynieść. Powiedzmy, że zajmuję się też innymi rzeczami. A widzę, że tutaj zie wyszło zamiast że. Poza tymi, które tu widzisz. Mam zika na punkcie naprawiania pewnej perełki, po całym budynku szukam części. Jeśli przyniesiesz mi którąś z nich, mógłbym cię nagrodzić. Nie mam, może mam coś przy sobie, co to ma być? Matowa, czerwona część elektroniczna. Jeśli mi ją przyniesiesz, w zamian dam ci fajne rzeczy. Chyba znalazłem jeden z tych cosiów, popatrz. No mamy, przekazałeś do siebie elektroniczną część. Cudownie stary, koksu z ciebie! W nagrodę daj mi zerknąć na swoją latarkę. Dałeś do siebie latarkę. Gdybym wykonał parę zmian tu i tam, ulepszy nam latarkę. I gotowe. Zdobyłeś zmodyfikowaną latarkę. Teraz będziesz oświetlać więcej i bardziej na wypasie. Dziękuję. To tobie powinienem dziękować, stary. Jeśli znajdziesz więcej takich części, to weź do kogo je zanieść. O kurcze, no fajnie. Zapasy. Chcę kupić zapasy. Pewnie, stary, po prostu weź co chcesz i zostaw gdzieś monety. Matryczak. Czym są matryczaki? Ach, mógłbym o nich gadać miesiącami. W skrócie to drukarki matrycowe. No tak, ale... Skoro tak nalegasz... czy wiesz cokolwiek o historii Sintrakorpu? W sumie to niedużo. Ludzie o tym zapominają, ale była wiodącą firmą technologiczną w latach 70. zanim zaczęła zarządzać i analizować dane. Za czasów swojej świetności szóste piętro było pełne projektów badawczo-rozwojowych. Wielofunkcyjnych komputerów, kserokopiarek, drukarek, robotyki, a nawet skanerów pamięci. Szóste piętro. Tłum ten eksperymentował z wieloma różnymi rzeczami, ale chociaż zarejestrowali parę prototypów, to nigdzie to nie zaszło. Do niczego nie doszło chyba, tak? Że nigdzie... No dobra, okej. Podsumowując, teoria jest taka, że matryczak jest nieudanym eksperymentem Sintrakorpu. Krążą też plotki, że powstały, kiedy jeden z pracujących nad nimi naukowców wsadził rękę między igły i... Cóż, wyszło jak wyszło. A czy znasz jakieś sposoby, jak ich unikać? One są praktycznie ślepe, ale czują wibracje twojego głosu i ziemi. Nie uciekaj, chyba że nie masz wyboru. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Te dziwactwa kochają atrament. A, to też dziwnie napisane. Nie zapomnij zabrać ze sobą trochę kartridży z atramentem. Kartridży, ale... Użyj ich, kiedy złapią cię matryczaki, a wtedy wypuszczą cię i zostawią na chwilę w spokoju. O, widzicie? Czyli tak. Są ślepe, więc będą reagować na hałasy. I jak mnie dorwie, to muszę użyć kartridża, żeby mnie wypuściło. Fajnie. Mogę też mu sprzedawać rzeczy, zobaczcie. Mogę sprzedawać mu baterie, świecące kije i kartridże. Wszystko to, co kupujemy, możemy również sprzedawać. Okej. No dobra, Doshi. Doshi nam się przyda, w sumie. No, przyda nam się i może, wiecie, jak skończą nam się właśnie tusze, czy baterie, czy świecące kije, gdybyśmy chcieli, to możemy do niego pójść i od niego to kupić. Milutko. Jeszcze nam ulepszył, słuchajcie, latarkę. Zaraz sprawdzimy, jak latarka działa, bo właśnie jedziemy do ogrodu, ale... No właśnie, zanim pójdę w kierunku, który się spodziewacie... To na początku... Aha, mogę się przełączać teraz pomiędzy... A świecący kijek? Ty co? Świecący kijki, ale... Aha, bo one rozumiem, że się nie wyczerpują. Zdejmij, upuść, spójrz. Jednorazowy kijek, który przez długi czas świeci na kolorowo, można zostawić go na ziemi. Okej. Okay. Przez długi czas świeci na kolorowo, ale właśnie pytanie brzmi... Jak długo? Czy może się zmarnować? Ej! Zniknęły muchy! To wygląda na cmentarz. Na bramie wisi duża zardzewiała kłódka. Nie wydaje mi się, żebym był w stanie się tam przedostać bez klucza. No właśnie. Łoj! Poleciał jakiś duch. Myślę, że wiem, gdzie jest wiedźma. Okej. Jest napisane cmentarz rodzinny Sintrów. 1894-1983. Ku pamięci biednej, jednej z najważniejszych w stolicy rodziny. Niech zło was nigdy nie dosięgnie. Spoczywajcie w pokoju. Skąd wzięła się ta cała mgła? Pachnie spalenizną, może coś się dymi? A właśnie, mgła się pojawiła, no. To już ona mówi to samo. Okej, nagle pojawiła się mgła, ale to rozumiem, że... No dobra.
Nie, no nie było jej chyba wcześniej. Na pewno jej nie było wcześniej. No dobra, słuchajcie, to musimy w takim wypadku poszukać. No właśnie, są muchy. Musimy poszukać, słuchajcie, jakoś przejścia. Te muchy tu są niebezpieczne. No właśnie, muchy będą stanowiły pewien problem, żeby się tutaj przemieszczać. O właśnie, będę musiał tak od krzaczka do krzaczka próbować. Tu jest jakieś przejście w sumie. Może tędy krzakami. O, jest skrzynka. Dwa arkusze papieru. Ładnie. Tu ktoś jest. Ty i ja obaj znamy sekret jawiony przez smugę dymu zza krzaków. Niewidoczność swą zyskał dzięki magii konsumpcjonistycznego społeczeństwa zwykłych szaraków. Co ty gadasz? Okej. Niewidoczność zyskał. A to o tym goblinie gadają, czy o czym? Kurczę. No dobra, tu muszę uważać, bo wiadomo, że tutaj najmniejszy błąd oznacza moją śmierć. Tu raczej, kurczę, więcej chyba nie przejdę. Tam bym się chciał dostać, nie? Ale... Kurczę, jestem ciekaw, czy jakoś można te muchy jeszcze jakoś inaczej przegonić. Na razie nie wiem jak. Ale na razie idziemy od krzaka do krzaka. Zostawcie mnie w spokoju na razie. Tu byliśmy ostatnio, nie? Tak, ale wolę się jeszcze raz rozejrzeć. I wejść w jakiegoś krzaka. Dobra, jestem w krzaku. Trochę... To jest jakieś przejście? Kurde, myślałem, że jest... Przejście, bo widziałem, widzicie, widzę taką tutaj... Trasę w ziemi, myślałem, to będzie jakieś przejście, ale na razie nie ma. Okej. Ale doszliśmy dalej. Dobra, zwiedzamy teraz ten teren tutaj. Wo. Znowu dużo much. Tam jest jakiś człowiek. Znowu arkusz wiedźmiego papieru. Tam ktoś jest nad wodą. To kojarzę typa. Można było to przesuwać? Można było to przesuwać. I tu są muchy. I tam jest jakiś gościu. Mucha, idź stąd. Okej, tu mamy jeszcze jakieś przejście może? Zobaczymy. Nie, tu nic nie widzę. Okej, to musimy może jakoś te muchy muszę jakoś odciągnąć? Da się te muchy odciągać w ogóle? Wydaje mi się, że te muchy idą za mną. A ta się w ogóle zakleszczyła, także dobrze. A ta pójdzie za mną, może pójdzie w krzaki. Co wy na to? Ej, ta jest jakaś wolniejsza. Mam wrażenie, że ta jest jakaś wolniejsza mucha. Odciągniemy ją, o właśnie. Chodź, mucha, chodź. Chodź tu w krzaki. Myślę, że to spowoduje, że ona stamtąd nie... O właśnie to, ona stamtąd nie wyjdzie. A my tu spróbujemy w takim wypadku, tak zakładam, zrzucić do tego gościa, żeby się do niego dostać, to musimy mu tutaj zrzucić te skrzynki. Okej. Dobra, zrobię to na szybko. Dobrze, że ta mucha tam się zawiesiła. Dzięki temu będziemy mogli teraz dojść do tego gościa tutaj. Nie, nikt nie zna przeszłości szaleńca, pragnę oświadczyć. Goblin kontrolujący, natrętny, ambitny był do dziś, do prawdy. Co? Wszyscy o tym goblinie gadają tutaj, no. To on tak śpiewa chyba. Tak to brzmi przynajmniej trochę. Jakieś przejście, ale chyba nie. Jakieś przejście też? Nie, to chyba przejść do kolejnej lokacji. O, tu przynajmniej nikt nie śpiewa. I czy tu będzie ten goblin? Kurczę, ja kojarzę. Kojarzę to miejsce oczywiście. Mamy plaster sera. Przy goblinie. Mamy jakieś przejście, zobaczcie. Jest ogólnie jakieś... To ognisko, ale nie widzę nikogo w pobliżu. No właśnie. Są też jakieś muchy, jest jakiś namiot. Pamiętam to. Gdzie ogień, tam spal wiedźmi papier. Okej. No to... Czekajcie, tylko to jeszcze można to otworzyć pewnie, nie? Zamknięte. Użyjemy śrubokrętu. Jeszcze jest jedno miejsce, gdzie chcę śrubokrętu użyć, ale to... Może później. Mamy to. A, już od razu wszedłem. O nie, wracaj tam. Ale lama.
A dobra, mogę wrócić. Okej! Spoko. Od razu dowiedziałem, że to jest skrót. Skrót do kibla. No to bardzo fajnie, słuchajcie. Ej! Całkiem przydatne, tak? Skrót do kibla. No? Dobra, spalmy ten wiedźmi papier w takim wypadku teraz. Oj, oj, oj! To nas nie będzie krztusiło. Kto tam? Ja jest ten, co kocha zarówno palić, jak i... jeść ser. Jam jest oślepion. Patrzeniem prost w słońce, dotykiem ślimaka, zbyt licznym widokiem wiedźmy. Tak. Jam jest niewidoczny, albowiem... stosujesz magię konsumpcjonistycznego społeczeństwa zwykłych szeraków. Dziś szaleńcem, a w przódy... kontrolujący, agresywny, arogancki, kontrolujący, natrętny, ambitny, cierpliwy, skromny, beztroski. Natrętny, ambitny, kontrolujący chyba było, tak? O kurczę! Jest i goblin! Ojej, pamiętam! Leśny goblin, pamiętam typa! Stworzenie z dwoma brzuchami? Więc... dzień dobry, nazywam się Pasternak. Och, plas, plas, plaster znak! Przepraszam, ale... kim pan jest? Mieszka tu pan? A te włosy? Jest pan niewidzialny? I pańskie oczy? O Jezu, nie masz oczu! Zabijesz mnie? Spokój, spokój! Karma, panie pasztet! Pyta pan o wiele rzeczy i wygląda przy tym głupiutko. Na życie trzeba patrzeć przez różowe okulary. W tych mrocznych czasach człowiek jest więźniem czasu. Wszystko jest ważne, to pilne. Biegu, biegu i mam cię! Ciesz się chwilą, stary druchu, jak ja, pod drzewkiem z moim cygarem i solidnym kawałkiem sera, żeby jakoś wypełnić popołudnie. Raj pyszności! Jeśli tak pan mówi, wtedy... mówi, mówi! W takim razie kim pan jest? A, no dobrze, chyba jestem pracownikiem megakorporacji zwanej Siostra Kop. Chociaż nie jestem pewien, straciłem pamięć kilka miesięcy temu, kiedy oszalałem do reszty. Nie wiem, jak nazywała się moja matka, nie wiem, jak ja się nazywam, ale twoi urzędnicy państwowi zwą mnie leśnym goblinem. Mimo, że nie jestem lasem, a to miejsce nie jest prawdziwym goblinem. O, oh, jest. Odwrotnie. Okej. I co pan tu teraz robi? W sensie, czym się pan tu zajmuje? Zajmuję się magią produktów. Magią? Tak, z kodami kreskowymi. Aaaa, mamy pudełko, widzicie? Kod kreskowy, dzisiaj w sumie o tym nawet powiedziałem chyba. Co? Kiedy usunąłem się z biura, znalazłem schronienie w tych samotnych ogrodach i zacząłem dostrzegać magię otaczającą produkty naszego konsumpcyjnego społeczeństwa. Jak mówi stare etruskie przerzekadło, tylko kiedy odejdziesz od świateł miasta, dostrzeżesz gwiazdy na nocnym niebie. Tak samo oraz w różnych rozmiarach zostały przede mną obnażone wszystkie sekrety produktów. Dziwne zdanie. Sekrety produktów? Tak, w ich kodach kreskowych. Nie zrozumiałem ani słowa. Bajecznie! W takim razie pokaż mi, czy to, co mówisz, jest prawdą, panie Pasta... Pasta Mag. Ja? Ale... nie masz żadnych kodów? Albo jakiegoś jego mościa opakownikowa z produktów? Których już nie potrzebujesz? No, mam puste pudełko po płatkach, nada się? A, w porząsiu! Pudełka po płatkach są wyjątkowo potężne, najpotężniejsze ze śniadań. Stoją wysoko ponad goframi czy rogalikami. Dałeś leśnemu goblinowi pudełko po płatkach. Pozwól, że skosztuję tego kodu. Aha, no tak, ten kod odpowiada magii trującego gazu. Aha. Ten kontrakt na kamieniu pozwoli ci oddychać w toksycznym otoczeniu pełnym pierdów. Mogę wykonać dla ciebie kopię, jeśli dasz mi dwie wiedźmie kartki jako okup. Ach, śmierć nadeszła. Prawie zapomniałem ci powiedzieć, ale też sprzedaję wiedźmi papier. No proszę. Chyba wiesz, o czym mówię, nie? Sprzedaję po 10 tysięcy monet za sztukę. Chociaż obniżyłem cenę o 50%, więc w sumie to jeden plasterek sera za sztukę. Co? No dobra, magiczne kontrakty. Mógłby pan wyjaśnić mi jeszcze raz, o co chodzi z tymi magicznymi kontraktami? Moja w tym głowa, pasteryzator! Co widzisz, co widzisz? Pudełko ciastek na podłodze? Błogosławieństwo, przyjacielu. Jeśli zdobędziesz kod kreskowy, tak wyjątkowy jak mój, obrócisz go w magiczny kontrakt. Jeśli chcesz kupić jeden z nich, to po prostu podejdź do niego. Wyszepcz swoje imię w zerach i jedynkach i zostaw kilka wiedźmich papierów w ramach zapłaty. Cmentarz. Wiesz cokolwiek o tym cmentarzu? Mieszka tam wiedźma. Co, naprawdę? Nie. Nie? Nie tak.
Proszę, to ważne. Uchyliłem bramę i słyszałem krzyk. Chyba widziałem coś lub kogoś. I to była wiedźma? Nie wiem. To się zdecyduj. Okej. Czy plotki są prawdziwe? Widział pan wiedźmę? Nie chcę o tym mówić. O, przepraszam. Widziałem wiedźmę 8 razy. Zawsze było tak samo. Najpierw lęk, chcesz uciec, ale nie wiesz czemu. Potem gasną światła, a ty czujesz, jak powietrze wokół ciebie gęstnieje i naciska na barki. Na koniec syk, którego nie da się zapomnieć. I całus. Całus? Jakby ktoś pocałował cię w policzek. Na początku próbowałem się ukryć, albo uciekać jak inni, ale przestałem. Ona nie chciała mnie zabić, torturowała mnie, sprawiała, że moi towarzysze znikali. Mnie zostawiła przy życiu. Z każdym spotkaniem z nią coraz bardziej odchodziłem od zmysłów. Ostatnim razem, kiedy mnie odwiedziła, wydłubałem sobie oczy i zamieszkałem tutaj. Odtąd już jej nie widziałem. I nigdy nie dowiedziałeś się, kim ona była? Nie. Gdybym wiedział, nie zapomniałbym. Zawsze myślałem, że... ja wiem, może być kimkolwiek. No właśnie, byłoby ciekawie, gdyby Kate była wiedźmą, nie? Najmniej spodziewaną osobą. Dobra, słuchajcie, mamy kontrakty. Najlepsze jest to, że to plasterki sera też miały działać, tak? Coś mówił o plasterkach sera. Kontrakt chroniący przed trującym gazem kosztuje 2 kartki wiedźmiego papieru. Powinienem go kupić? Tak. Podpisałeś kontrakt chroniący przed trującym gazem. No dobra. To teraz już mam dostęp do gazu. To wiedźmi papier sztuka kosztuje plaster sera. Kupić go? Nie. Dobra, czyli możemy wymieniać plastry sera, słuchajcie, na wiedźmie papiery, gdybyśmy ich potrzebowali. Ale na razie mamy zapas. Nie musimy tego robić. No to poznaliśmy pana goblina. Szanowni państwo, a zatem... tym ładnym, pięknym skrótem, przy migającym strasznie obrazie, wracamy sobie idealnie, bo to jest, wiecie, piętro piąte. I będzie można teraz faktycznie sobie tutaj wrócić. No właśnie, bo był popsuto, była kapliczka. Pytanie brzmi, czy popsutą kapliczkę może naprawić Doshi. On jest taki człowiek do naprawienia, prawda? To mnie zastanawia. No to jest pytanie do was, słuchajcie, szanowni państwo. No i jednak ruszymy dopiero dla was za 2 dni, dla mnie w następnym tygodniu. Ruszymy... Ruszymy dalej, słuchajcie, z historią, ruszymy z odkryciami właśnie dodatkowej zawartości w grze. Żebyśmy w końcu mogli poznać wspólnie w 100% nowości. Ale Sosa też tu można z nią pogadać. Cześć Sosa, jak sobie radzisz? W porządku, nic nie boli, a ty? O kurczę, dobra, to wiecie co, to będziemy z nią gadać w następnym odcinku, bo nie ma teraz czasu. Więc... jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. To był ciekawy dla mnie maraton, muszę powiedzieć. Ale jednak wolę, kiedy nagrywam odcinki w trybie, kiedy mogę też z wami wymieniać się myślami. To mi się bardziej podoba i dlatego w taki sposób prowadzę kanał, że co 2 dni odcinek z danej serii, żeby mieć zawsze czas na to, żeby z wami pogadać, pouzupełniać pewną wiedzę, przekazywać ciekawostki. To jest moim zdaniem najlepszy, dla mnie przynajmniej, system prowadzenia odcinków. No ale nie przedłużając już bardziej, dzięki serdeczne Wielka Piona i widzimy się za 2 dni i będziemy wreszcie, mam nadzieję, poznawać dodatkową zawartość. Cześć!